Witajcie moi mili w kolejnym mrówczym filmie, w którym odwiedzimy kolonię Myrmika Rubra, czyli tych odrobinę mniejszych czerwonych mróweczek, które żyją sobie u mnie, a jakże w słoikach. Tak, i oto w tych, które były rezerwowane dla Picarinatum, ale niestety kolonia nie nadgoniła na tyle, by opuścić probówkę, a pewnego wakacyjnego popołudnia sprzątając kamienie natrafiłem na królową i robotnicę tej pięknej czerwonej mróweczki i postanowiłem, że ją przygarnę. Mam tylko nadzieję, że złapana królowa nie jest jakoś wyjątkowo stara i trochę pocieszy oko. Ogólnie mówi się, że mrówki te uwielbiają wilgoć, ale naprawdę nie brak ich w suchych stanowiskach. Przykładem jest właśnie ta kolonia, na którą trafiłem w totalnie suchym piachu. Ale mimo wszystko gniazdo postanowiłem zrobić dość wilgotne. One się tam będą czuć najlepiej. I sporo myślałem nad wypełnieniem, padło na zwykłą ziemię torfową. I zaraz powiem dlaczego, a potem pokażę. Torf zresztą też testuję w jednym z gniazd Mesor Barbarus i może niedługo powstanie pierwsza aktualizacja i wnioski. Dobrze ugniecione wypełnienie torfowe w zasadzie pozwala się bardzo mocno nawadniać bez ryzyka zawalenia się korytarza. Bardzo fajnie woda spływa na sam dół i ładnie tworzy gradient wilgotności. Na tą chwilę jedynym minusem tego wypełnienia to jego nagrywanie, ale co to za minus? Także dziś powiem Wam, że jeżeli ma być wilgotno, to tylko torf bez żadnych dodatków gliny i tym podobnych. Sam naprawdę daje radę. Dziś kolonia podrosła na tyle, że dostanie drugą arenę do eksploracji, w której ładnie udał mi się mech i rośnie jakaś odmiana bluszu, którą co jakiś czas przycinam. Zobaczcie, że te mrówki nie robią jakiegoś głównego wejścia do gniazda, tylko podłoże mam usiane małymi otworami, co też ciekawie wygląda. Drugim ciekawym zachowaniem na pewno jest to, że królowa lubi co jakiś czas dać o sobie znać i wędruje po całym formikarium, co jest zaletą, także, że mimo gniazda ziemnego nie tracimy jej na zawsze z oczu. W przyszłym roku, o ile macierzysta kolonia się nie przeniesie, sprawdzę, czy nadal poznaje swoje siostry i czy będzie można bezkarnie dokładać nowe robotnice z gniazda matki. Na tą chwilę ten wilgotny klimat zajmuje dwa słoje. Zobaczymy, jak potoczą się jego losy, a wszystkich ciekawych zapraszam do zostawienia suba, aby nie przegapić aktualizacji i do zobaczenia! Do widzenia!